Witam Państwa w Pałacu Jankowice. Jesteśmy w Pałacowych Piwnicach, z których zapraszam Państwa na spotkanie z Panią Moniką Łuczak, psychologiem i psychoterapeutą. Temat bardzo na czasie, bo pandemia. O tym mówi cały świat, miliony publikacji na ten temat we wszystkich serwisach na świecie, codzienne aktualizacje, analizy i wszechobecny strach. Bo to jest emocja, która w tej chwili towarzyszy nam od wielu miesięcy. Boimy się o swoje zdrowie, o zdrowie swoich bliskich, o bezpieczeństwo, o utratę pracy. Boimy się o przyszłość, jaka będzie. Czym jest lęk i czy ten lęk jest nam potrzebny? Czy jest to uczucie, emocja, która jest nam potrzebna do życia? Dzień dobry, witam Państwa. Witam. Dzień dobry. Tak, absolutnie lęk jest nam bardzo potrzebny. Gdyby lęk ma taką funkcję chroniącą, więc gdybyśmy się nie bali, nie chronilibyśmy się, robilibyśmy sobie krzywdę. W związku z powyższym właściwie nie staramy się całkowicie pozbyć tego lęku, natomiast potrzebujemy go rozpoznać po to, żeby on nie trwał dłużej niż powinien trwać. Można powiedzieć, że chodzi o to, żeby robić przerwy od lęku. Takie urlopy od tej emocji. On będzie chroniący i bezpieczny dla nas wtedy, kiedy będzie lękiem krótkotrwałym, nie będzie lękiem przewlekłym. No właśnie, czy nieustanne myślenie o lęku, o zagrożeniu jest nam potrzebne i czy pomaga? Ponieważ wydaje się, że życie w lęku jest to życie w stresie. I nieustanne myślenie o stresie no raczej nam nie pomaga w egzystencji, w dobrym funkcjonowaniu. To jest ciekawe, dlatego że człowiek, możemy powiedzieć, że funkcjonuje w takich trzech systemach regulacji emocji. Jednym z systemów jest system zagrożenia. On aktywuje się właśnie wtedy, kiedy coś nam zagraża. I uruchamia się taka stresowa reakcja, rzeczywiście walcz albo uciekaj. I do pewnego momentu znowu, kiedy jesteśmy w tym lęku, możemy powiedzieć, że adoptujemy się do tej sytuacji ochrony. Natomiast kiedy ten lęk będzie za długo i on jest nam potrzebny, ale jak będzie za długo, będzie niestety nie chronił naszego zdrowia. Będzie dokładnie tą reakcją stresową, która jest reakcją przewlekłą, a tym samym, która wpływa niestety bardzo negatywnie na nasze zdrowie. Między innymi osłabia naszą odporność. No właśnie, co możemy zrobić, żeby ten lęk pokonać? Bo tak jak Pani powiedziała, przedłużające funkcjonowanie w niepewności i strachu bardzo obniża nam odporność i systemu nerwowego i w ogóle odporność naszych organizmów. Tak. Co możemy zrobić? Każdy człowiek ma swoje sposoby radzenia sobie ze stresem, ale również oczywiście z tym, między innymi właśnie z tym strachem czy z lękiem. Jednym ze sposobów takich najbardziej popularnych jest uprawianie sportu, jest sprawianie sobie przyjemności. No teraz w dobie pandemii, kiedy troszeczkę jesteśmy ograniczeni rzeczywiście klubami czy jakimiś grupowymi zajęciami, no pozostaje nam ruch w postaci spaceru, kików albo samodzielnego biegania. Natomiast jeśli mówimy też o osobach starszych, które no nie są tak sprawne fizycznie, żeby rzeczywiście jakoś ćwiczyć, to przynajmniej zostają te przyjemności, które do tej pory rzeczywiście poprawiały nam nastrój. Bo co jest ważne? Kiedy jesteśmy w stresie, kiedy jesteśmy w lęku, w strachu, o naszą przyszłość, to jakby eksploatujemy nasz organizm. Tracimy taką naturalną naszą energię. A dostarczamy tą energię poprzez sprawianie sobie przyjemności, poprzez radości. No i teraz każdy człowiek będzie miał różne. Ktoś lubi malować, ktoś lubi szydełkować. Dla jeszcze innej osoby będzie to właśnie sport, będzie to wysiłek fizyczny, będzie to yoga, będzie to czasami modlitwa, czasami rozmowa z kimś. Więc jakby trzeba znaleźć te swoje takie sposoby, które do tej pory w życiu poprawiały nam nastrój. A wspomniała też Pani o tej aktywności fizycznej. Jak aktywność fizyczna wpływa na naszą odporność? Oczywiście wiele badań pokazuje, że wysiłek fizyczny ma absolutnie zbawienne i dobroczynne działanie dla poprawy zdrowia.
Przede wszystkim, kiedy jesteśmy właśnie w systemie zagrożenia, wydzielamy takie hormony jak adrenalina, kortyzol. One powodują przy długotrwałym działaniu, przy długotrwałym wydzielaniu się, że nasz nastrój zaczyna spadać. Po prostu jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, zniecierpliwieni, tracimy ochotę do życia. Aktywność fizyczna powoduje, że ten nastrój idzie w górę, dlatego że przy wysiłku fizycznym wydziela się dopamina, czyli taki hormon, który pozwala, że chce nam się chcieć. I to właśnie on odpowiada za to, że mamy siłę i energię do działania. Więc tym samym, nawet na takim poziomie energetycznym oczywiście, poprawiamy sobie kondycję, no ale też oddech, który nam wtedy towarzyszy. Więc takie uspokojenie układu nerwowego, wejście dokładnie w ten taki system, no trochę równowagi i harmonii. Więc absolutnie tak. A jak wpływa na nas natłok informacji na temat dotyczących pandemii? Czytać, nie czytać, ile czytać, słuchać, nie słuchać, analizować? Tutaj podzieliłabym to na takie dwie grupy. Będzie grupa osób, którym informacja jest absolutnie potrzebna. Kiedy wiemy, czujemy się bezpiecznie. Czyli wiedza pozwala nam właśnie uspokoić emocje, uspokoić lęk. Nawet jeśli te informacje nie są zbyt korzystne. Niewiedza u takich osób będzie powodowała jeszcze większe napięcie, jeszcze większe zdenerwowanie. I to jest ta pierwsza grupa. Druga grupa osób to jest grupa osób, która kiedy będzie dostawać takie informacje, będzie przejmowała się nadmiernie. I tutaj rzeczywiście dobrze, kiedy te informacje... I to jest ten proces zamartwiania niepotrzebnego. I tutaj rzeczywiście dobrze mieć ograniczony dostęp do informacji. Albo jeśli mamy taką możliwość, nawet nie słuchania informacji, tylko poproszenia bliskiej osoby, które nam będą przekazywać te informacje w pigułce, albo w takim przefiltrowanym, że tak powiem, w przefiltrowany sposób. Bo rzeczywiście ten proces zamartwiania, potem ta głowa cały czas pracuje, myśli nachodzą się same, pojawiają się obrazy, pojawiają się wyobrażenia i dla tych osób jest to taki proces nie do zatrzymania, który rzeczywiście, nawet jak się nie dzieje nic złego, to one są w tym wyobrażeniu, a ciało odbiera to tak, jakby to miało miejsce właśnie teraz, jakby było na żywo. I co chyba ważne też, to żeby korzystać z rzetelnych źródeł informacji, prawda? Absolutnie tak. Absolutnie. Myślę, że strony, które są stronami medycznymi, albo przynajmniej wiadomości, które są rzeczywiście rzetelnymi wiadomościami, na pewno nie fora internetowe, które często niestety nie mają wiedzy rzetelnej, a raczej są taką formą, no właśnie, wyrzucania swoich zmartwień i wtedy ludzie to jeszcze bardziej chłoną. To jest niebezpieczne. Podsycają. Tak. Jak rozpoznać ten taki stan, kiedy no kiedy tego lęku już jest za dużo w tym naszym życiu, w naszym zachowaniu, w naszej głowie? Jak to rozpoznać? Jak rozpoznać ten stan? Takimi cechami najczęściej, które ma lęk za sobą, to są drżenia, to przyspieszony oddech, to są kołatania serca. To jest taka reakcja, którą ludzie opisują, że tak czuję tutaj gdzieś w środku, taki rodzaj poddenerwowania. To jest napięcie w ciele, czasami zaczerwienienie, to są też duszności. Więc jakby ten lęk ma pewne swoje takie fizjologiczne objawy. Oczywiście jest to wynik pobudzenia układu nerwowego. I teraz ja myślę, że każdy jest w stanie rozpoznać, kiedy jest w tej takiej strefie, która jest strefą neutralną, spokojną, bez poddenerwowania, a kiedy się jednak jest w tym takim pobudzonym ciele, tak można by to, myślę, najprościej opisać. I te nasze reakcje, które są pod wpływem lęku, będą najczęściej reakcjami automatycznymi. To znaczy, my czujemy strach i chcemy coś zrobić, chcemy działać. Jak nie możemy zadziałać, nie możemy nic zrobić, nie mamy wpływu, niewykluczone, że ten strach będzie jeszcze silniejszy, jeszcze intensywniejszy. Często w takich momentach, już przy takim zaawansowanym, takim długotrwałym lęku, dochodzi do czegoś, co nazywamy nawet atakiem paniki. Czyli jakiś taki przyspieszony oddech, wtedy się rzeczywiście jeszcze bardziej, taka hiperwentylacja, jakieś kłucia. No, tutaj już rzeczywiście wymaga to reakcji specjalisty,
zgłoszenia się do kogoś, kto pomoże nam rzeczywiście albo farmakologicznie, albo terapeutycznie z tym lękiem sobie poradzić. Czyli jeśli ten lęk już tak działa na nasz organizm, że czujemy, że sobie z nim nie radzimy, to warto spotkać się ze specjalistą, skontaktować, szukać pomocy. Absolutnie tak. Można powiedzieć, że każdy człowiek ma pewną taką swoją granicę, w której jest w stanie funkcjonować, bo boimy się wszyscy. Nie ma osób, które by się nie bały. Natomiast, no właśnie, jeśli to banie się, to zamartwianie zaprząta nam większość czasu, większość naszego dnia albo kilkunastu dni, niektórych osób już wiemy, że nawet kilku miesięcy, to wtedy rzeczywiście robi się to takie zagrażające dla naszego zdrowia. I wtedy te działania na pewno będą pod wpływem lęku. One są wtedy bardzo automatyczne, one są takie nieracjonalne, wynikają z tego poczucia zagrożenia. Więc warto sobie zadać pytanie, czy gdybym nie był w tym zagrożeniu, czy zrobiłabym to samo, czy powiedziałabym to samo. Jakie są takie domowe czy indywidualne sposoby radzenia sobie z lękiem? Czyli jeśli na przykład mamy sytuację, że budzimy się w nocy zlani potem, przerażeni, co powinniśmy wtedy zrobić? Bo takie sytuacje mogą się zdarzać, bo to też może być jeden z symptomów lękowych. Oczywiście, że tak. Takim najpopularniejszym i właściwie najbardziej dostępnym sposobem jest praca z oddechem. Oddech jest tym elementem, którym jest z nami od pierwszych chwil naszego życia, właściwie do ostatnich. Kiedy jesteśmy w takim dużym lęku, zaleca się taki sposób oddychania, żeby wydech był dłuższy niż wdech. Mhm. Czyli żeby nie doszło właśnie do tej hiperwentylacji. Więc kiedy budzimy się w takim właśnie ataku paniki, trochę zlani potem, wystraszeni, rzeczywiście potrzebujemy popracować z uspokojeniem tego oddechu, czyli jeden wdech i wydech bardzo długi. To jest oczywiście jeden ze sposobów, bo tych metod oddechowych jest bardzo wiele. Innym jest liczenie, tak żeby rzeczywiście wziąć głębszy wdech na 4 zatrzymać i na 4 wypuścić powietrze. Czyli właściwie chodzi o każdą metodę, która pozwoli nam skierować uwagę na oddech, a nie na myśli i na to, co nas do tego stanu doprowadziło, ale jednocześnie ten oddech pozwoli nam złagodzić pracę układu nerwowego, czyli spowolni pracę serca, uspokoi napięcie, uspokoi umysł, dokładnie tak. Więc to jest taka najbardziej popularna metoda. Plus oczywiście odwracanie uwagi od myśli, bo lęk bierze się z tego, w jaki sposób my myślimy, więc kiedy wybudzamy się w nocy, najprawdopodobniej coś nam się śniło. Musimy odwrócić naszą uwagę od tych myśli, od tych obrazów, które nam się wyśniły, czy które nam napłynęły do głowy. Więc kiedy kierujemy uwagę na oddech, przestajemy myśleć o myślach. No tak, mówi się, że jak cię boli palec, to uderz się w drugi i przestaniesz myśleć o tym pierwszym bólu. Dokładnie tak. Czyli tak naprawdę warto i właściwie trzeba ograniczać to ryzyko tam, gdzie tylko możliwe, działać zgodnie z wytycznymi, które są z rzetelnych źródeł przekazywane i z wytycznymi i naszego wnętrza, a także tymi, które gdzieś tam opostrzeniami, które obowiązują, ale na tyle, ile można, nie żyć strachem. Absolutnie tak. To, co nas najbardziej rzuca w strach, to jest bezsilność. Ale my tak nie do końca jesteśmy bezsilni, ponieważ rzeczywiście dlatego dostajemy różne wytyczne chroniące nas, chroniące nasze zdrowie, że zastosowanie się do tych wytycznych w wielu przypadkach daje nam właśnie taką moc sprawczą. Na przykład właśnie możemy założyć maseczki, możemy zdezynfekować ręce, możemy zachować dystans, czyli jest ileś rzeczy, na które mamy wpływ. Oczywiście będzie całe mnóstwo rzeczy, na które wpływu nie mamy, które dzieją się poza naszym udziałem. Ale nie musimy o nich myśleć. Ale nie musimy na nich 24 godziny na dobę koncentrować uwagi. Więc dobrze rzeczywiście robić to, na co mamy wpływ, to, co możemy zrobić w tej sytuacji, która spotkała nas wszystkich.